Dragi Koski, dame i gospodo, dragi obiskowalec, stimate visitator, senioras i seniores. Szanowni Państwo, we wszystkich językach karpackich plus goście przywitałem się Państwa na kolejnej edycji Europy Karpat, która odbyła się w Krynicy w roku 2018. Hasło, wizja, idea, dziedzictwo i przyszłość nam przyświecała w gruncie rzeczy od początku, od Gilgamesza, żeby tak powiedzieć, i będzie nam pewnie towarzyszyła ku każdej wyobrażalnej przez nas przyszłości. Proszę Państwa, z perspektywy 20 konferencji Europy Karpat możemy powiedzieć, że nasza inicjatywa ma siłę lawiny, wyzwala różne inicjatywy, wzmacnia istniejące, przypomina już te zapomniane, ale także uruchamia czy wprowadza nowe. Takim najlepszym przykładem pewnej nowej inicjatywy, która narodziła się tutaj na spotkaniu Europy Karpat parę lat temu, to jest inicjatywa Collegium Carpaticum, współpracy szeregu wyższych uczelni z wszystkich państw karpackich, po to, żebyśmy uruchomili i korzystali z wielkiej myśli i z intelektualnego doświadczenia i wizji intelektualnych naszych uczonych i umożliwiali współpracę pokoleniom, które po nas będą brać odpowiedzialność za nasze państwa, a więc młodzieży. Także serdecznie Państwa witam. Cieszę się, że ta idea się materializuje także w tym roku akademickim. Dzisiaj w Krynicy chcemy mówić o wielu sprawach, o przyszłości, omawiać kwestie współczesne teraźniejszości, ale także sięgając do doświadczeń, które nam pozostawiła już historia, które płyną z czasów dawniejszych. W pierwszym panelu będziemy mówili o różnych wymiarach europejskiej polityki sąsiedztwa i o, wydaje mi się, jednym z najważniejszych zagadnień, wyzwań, ale także i problemów, czyli o sprawach migracji. Ta kwestia, sądzę, będzie nam towarzyszyła przez wiele kadencji na przyszłość i powinniśmy znaleźć tutaj jak najbardziej racjonalną receptę, szukać porozumienia ze wszystkimi przedstawicielami wszystkich państw Unii Europejskiej, ale także naszych sąsiadów. Europa jest jedna, chociaż podzielona różnymi granicami. Wśród tematyki, proszę Państwa, innych paneli, które mają zasięg charakter regionalny, ale które wpływają na architekturę europejską, przypomnę hasło Międzymorza, już od ponad 100 lat funkcjonujące w różnych obszarach i w różnych czasach, Trójmorze, które niedawno pojawiło się, Grupa Wyszehradzka, różne inicjatywy środkowoeuropejskie, a więc współpraca pomiędzy parlamentami, przedstawicielami egzekutyw, władz państwowych i rządowych. I to jest wyzwanie. Tutaj chcielibyśmy, żeby Forum Europy Karpat było forum, było miejscem dobrej wymiany myśli w poszukiwaniu pozytywnych rozwiązań. Panele naukowców, one nam pomogą rozwiązać, czy lepiej zrozumieć problemy, które są dzisiaj aktualne, ale także, które dotyczą przyszłości całej Europy i Unii Europejskiej. I mam na myśli również sąsiadów. Bardzo serdecznie dzisiaj będziemy witać dzisiaj i jutro przedstawicieli rządów, ministrów spraw zagranicznych, rozwoju, także infrastruktury, którzy będą przedstawiali to, co nasze państwa robią, by współpracować i by rozwijać politykę rozwoju nie tylko na kierunku wschód-zachód, najważniejszym z praktycznego, historycznego punktu widzenia, ale także wzmacniać współpracę na kierunkach północ-południe. Bardzo się cieszę, że Grupa Wyszehradzka rozwija współpracę z sąsiadami od Grecji po państwa bałtyckie. Myślę, że to jest przyszłość bardzo nas interesująca. Szanowni Państwo,
Europa Karta to nasz wielki wkład w politykę rozwoju w szeroko rozumianym współczesnym świecie i współczesnej Europie. Także zachęcam wszystkich Państwa do współpracy, do dyskusji i uroczyście ogłaszam, że 20. konferencja Europy Karpat uważam ją za otwartą.